Ile masz na koncie i subkoncie w ZUS? Jaka jest, jaka będzie Twoja emerytura? ZUS rozsyła listy z tymi informacjami. Warto dokładnie przeanalizować zapisane kwoty. Od nich zależy nasza emerytalna przyszłość. Listy otrzymują ubezpieczeni w ZUS, którzy urodzili się po 1948 roku. Dlaczego warto zapoznać się z taką informacją? Odpowiedź jest prosta. Odprowadzamy składki pracując, zarobkując. Ważne jest, ile tych składek zgromadziliśmy na swoim koncie w ZUS-ie. Ważne jest, żeby sprawdzić, czy te składki przekazywane są do ZUS-u w tej wysokości, w jakiej powinny, czy w ogóle zostaliśmy zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych, czy składki na koncie w ZUS, w jakiej są nominalnej wartości, jak wyglądają po waloryzacji, jak wygląda nasze subkonto. Kapitał początkowy. Warto również zobaczyć, czy składki przekazywane są do OFE, w jakiej wysokości i oczywiście jak będzie wyglądała nasza hipotetyczna wysokość emerytury. Dodajmy również, że w tej informacji jest ona podawana w trzech wariantach. Pierwsza dotyczy sytuacji, kiedy byśmy obliczali tą emeryturę na dziś, czyli w oparciu o to, co w tej chwili znajduje się już na naszym koncie ubezpieczonego. Druga sytuacja dotyczy takiego wariantu, gdzie przyjmujemy, że do osiągnięcia pełnego wieku emerytalnego będziemy zarobkować i będą odprowadzane od tych zarobków składki. Ponieważ nie wiemy, jaka będzie wysokość tych zarobków, przyjmujemy wartość składki uśrednioną, wyliczoną na podstawie średniej wysokości składek od 1999 roku. I po raz pierwszy w tej informacji będzie też podawana emerytura z pierwszego filaru w ZUS-ie i z drugiego, czyli z subkonta w ZUS. To jest nowość, wcześniej tego nie podawaliśmy. Osoby, które mają profil na platformie usług elektronicznych ZUS, taką informację znajdą u siebie na profilu i do nich w formie papierowej owy dokument nie trafi. Do informacji, która jest wysyłana, dodana jest specjalna instrukcja, która pozwoli nam krok po kroku zapoznać się i zrozumieć to, co zawiera informacja do nas przesłana.